Postanowiłem zbudować dwa różne modele wzmacniaczy lampowych jako przykład. Jak wykonać obliczenia tych wzmacniaczy możecie zobaczyć od pierwszego odcinka o projektowaniu wzmacniaczy lampowych. Niestety samodzielna budowa wzmacniacza lampowego to dwie alternatywy. Korzystanie z gotowych projektów i tzw. kitów do it yourself lub przygotowanie charakterystyk, kalkulatora, kawałka kartki i długopis. Nie ma innej drogi. Jeśli więc ktoś chce oszczędzić czas, niech skorzysta z pierwszej propozycji. Na rynku jest naprawdę wiele propozycji gotowych zestawów Wellemana, AVT, czy nawet reduktor szumu przygotował specjalny zestaw. Można się też oprzeć o stare schematy i trochę potrudzić z projektem płytki drukowanej, albo zrobić to w technologii point-to-point. Wspomniane schematy możecie znaleźć na Triodzie czy Fonarze i oczywiście w wielu zagranicznych serwisach z tematyką lampową. Moim celem nie jest prowadzenie za rękę widza, tylko pokazanie mu drogi, na której będzie decydował, którą stroną pójdzie. Nie da się omówić wszystkich lampowych projektów, układów. Na YouTube znajdziecie wiele świetnych kanałów jak D-Lab Electronics, Blue Glow Electronics czy Mr. Clarkson Lab, gdzie znajdziecie popularne w Ameryce wzmacniacze. Korzystając jednak z przykładów, które podaję, możecie wybrać drugą alternatywę i poświęcić nieco czasu na zbudowanie wzmacniacza w oparciu o lampy, które posiadacie albo chcecie kupić. Zamierzam zbudować dwa wzmacniacze. Będzie to układ SE na EL84 z triodowym przedwzmacniaczem i paszpul z lampą PCL86 albo podobną i pentodą przedwzmacniacza, np. PCF82. Dlaczego lampy żarzone szeregowo? No bo to jest ciekawe wyzwanie. Opierając się o moje filmy, już teraz możecie zbudować własny wzmacniacz np. na lampie GU50, która co prawda jest lampą nadawczą, ale można ją wykorzystać w audio. Tak czy siak, samodzielnie tworząc schemat, musicie go policzyć, korzystając z danych producenta lub charakterystyk. Nie ma więc sensu pytać mnie o każdy projekt, skoro możecie sami wykonać prototyp, pomierzyć jego parametry i ewentualnie go poprawić. W kolejnych filmach pokażę, jak to zrobić. Proszę pamiętać jednak o jednym. Układy lampowe pracują z dużym napięciem, które jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Należy bezwzględnie zachowywać ostrożność i poinstruować domowników, jak należy udzielić pomocy w przypadku porażenia prądem. Ja nie ponoszę odpowiedzialności za Wasze błędy podczas pracy z układami i ich skutkami. Więc zanim nie zaczniesz pracować z układem elektronicznym, podejmij odpowiednie przygotowania i podszkol się w zasadach pracy z lampami elektronowymi. Dziś tylko teoretycznie zastanowię się nad przedwzmacniaczem z regulatorem barwy dźwięku. Z teoretycznego założenia wzmacniacze mają pracować z głośnikami vintage, więc regulatory będą potrzebne. Osoba, która nie chce zbudować regulatorów barwy dźwięku, może je pominąć, ale trzeba pamiętać o zmniejszeniu wzmocnienia pierwszego stopnia. Jak policzyć regulator? Omówiłem w odcinku 8 o regulacji barwy tonu, gdzie podałem stosowne wzory. Jeśli regulator umieścicie w sprzężeniu zwrotnym, no to wiadomo, należy go policzyć odwrotnie. Jak widzicie tutaj, zająłem się obliczaniem regulatora barwy dźwięku do prototypu stereofonicznego wzmacniacza. No, nie są to jeszcze ostateczne wartości, może coś tutaj zmienię, ale prace są w toku. Znacznie ciekawszym problemem jest stopień wejściowy. Tak więc do tego klasycznego regulatora barwy dźwięku musimy wpompować bardzo dużo prądu i nie obciążać go na wyjściu, czyli tutaj zastosujemy sobie wtórnik anodowy. Czyli jak to będzie zrobione? Będziemy mieli inny układ aniżeli tutaj na tym rysunku, bo nie będziemy rozdzielać regulacji basy i regulacji soprano osobno. Tak jak pokazywałem przed chwilą na schemacie. Zrobimy sobie coś takiego. W miejscu źródła będzie pentoda. Jeżeli ktoś chce zrobić wzmacniacz wyższej klasy, może użyć równolegle połączonych ECC81 w roli źródła. Obciążymy ten wzmacniacz wstępny takim właśnie regulatorem barwy dźwięku. I tutaj nie będziemy stawiać wzmacniacza o wzmocnieniu 18 dB, ponieważ pierwszy ze wzmacniaczy da nam wystarczające wzmocnienie, tu damy tylko wtórnik katodowy o wzmocnieniu mniejszym lub równym 1. Przedstawię Wam teraz pewne rozważania, które przeczytałem,
jakieś 20 lat temu w jednym z magazynów niemieckojęzycznych, który nazywa się Mega. Autorem tych rozważań był pan Schubert, o ile dobrze pamiętam. I to, co zapamiętałem, wam teraz przekażę. Układ z triadą będzie nawiązaniem do układu bardzo wysokiej klasy. Mamy założenie o niskiej impedancji wejściowej i dość dużej amplifikacji, około 30 dB. To ten stopień pierwszy. Dlaczego tyle? Pasywny układ regulacji dźwięku tłumi nam 18 dB w pozycji 0 tych regulatorów. Zajmiemy się nieco niezwykłym układem, mianowicie równoległym połączeniem triad. Zobaczmy na schemat. R1 zapobiega możliwej skłonności do oscylacji lampy, w tym wypadku wybrałem ECC81. Przez ten rezystor sygnał jest podawany do siatki sterującej pierwszego stopnia. Uderzające jest nieco nietypowe połączenie tych dwóch triod. Istnieją dwa powody, żeby tak zrobić. Po pierwsze, potrzeba lampy z wystarczającą stromą nachylenia charakterystyki w celu uzyskania wystarczającego wzmocnienia. Po drugie, opór wewnętrzny lampy powinien być tak niski, jak to możliwe. Nie będziemy się martwić o optymalny stosunek sygnału do szumu. Obwody wysokiej impedancji wiadomo, że są bardzo podatne na zakłócenia. Chociaż można znaleźć w innych schematach pentodę EF86 z powodu jej wysokiego wzmocnienia, to ma ona uciążliwy dla sprzętu wysokiej klasy opór wewnętrzny 2,5 megaohma. System prezentowany tutaj z lampą ECC81 ma wzmocnienie w pętli 60 i opór wewnętrzny 11 kOhmów. Jeśli połączymy równolegle triody w jeden system, opór wewnętrzny spadnie do 5,5 kOhma. Ponieważ przechwyt siatki, widzicie teraz na ekranie wzór, przy stałym prądzie anodowym w połączeniu równoległym i biegu jałowym teoretycznie jest równy, podwoi się w połączeniu równoległym, zgodnie ze wzorem Barkhausena, albo też równaniem wewnętrznym triody. W tym wzorze mamy S, to jest stromość, czyli nachylenie charakterystyki lampy, RI, opór wewnętrzny lampy, D, przechwyt siatki. Czy eksperyment potwierdzi teorię, przekonamy się niedługo. Wynikiem równoległego połączenia triody ECC81 z drugą triodą ECC81 w tej samej bańce jest stromość charakterystyki lampy wynosząca 11 mA na volt. Wynik ten wynika ze wzoru Barkhausena. Z wyżej wymienionej wartości przechwytu siatki równego 0,166, czyli 1,6. I RI, czyli oporu wewnętrznego lampy 5,5 kOhma. Następnie do ustalenia wzmocnienia napięciowego wyjścia lampy powinny być uznane za generator o wewnętrznym napięciu UG przez D, gdzie UG jest napięciem wejściowym. RI oraz RL tworzą dzielnik napięcia, jak pokazano na rysunku. Spadek napięcia na rezystorze oblicza się z wzoru, który teraz widzicie. RI ma znacznie mniejszą wartość niż RL. Przyrost napięcia w przybliżeniu równy jest wzmocnieniu w otwartej pętli. W połączeniu równoległym wzmocnienie w otwartej pętli dodaje się w decybelach, a tym samym wzmocnienie napięciowe jest odpowiednio duże. Okazuje się, że taki mały trik odbiegający od zwykłej wersji obwodów kaskadowych może bez dodatkowego wysiłku spowodować zysk wysokiego wzmocnienia napięciowego i wiąże się z niskim oporem wewnętrznym. Ten zysk wysokiego wzmocnienia napięciowego stanowi około 2/3 zysku pentody EF86. Zwróćmy uwagę jeszcze na pentodę. Pentoda napięciowa jest elementem o dużym wzmocnieniu, ale ma wadę w postaci dużego oporu wewnętrznego, co powoduje szumy. Do zalet trzeba zaliczyć niskie pojemności pasożytnicze. Można także użyć pojemności wyjściowej pentody do zmniejszenia wartości kondensatora sprzęgającego. W lampowych wzmacniaczach szerokopasmowych pojemność C0 uzależniona jest głównie od pojemności wyjściowej lampy, stąd mamy zaletę lampy ekranowanej nad triodą w postaci szerszego pasma. Co to jest C0, odsyłam do problemów wzmacniaczy oporowych. Nie czas jednak na ponowne rozpatrywanie zalet i wad pentody napięciowej. W którymś z komentarzy przeczytałem wpis widza, że pentoda to zło w przezmacniaczu. Zobaczymy w doświadczeniu, czy audiofile mają rację. Mamy tutaj dwie L84, ECC85, ECC83, 6P... 6F1P, chociaż tej może nie będę używał, i albo ECC85 poszukam tutaj, to są moje lampy. Tutaj jest prezent od jednego z widzów, bardzo dziękuję. Będzie chyba już z pół roku, jak te lampy u mnie leżą. I dwa oryginalne transformatory, z tym, że ten transformator będzie przewijany. Znaczy dokładnie będzie dowijane uzwojenie dla 8 ohmów. Jednemu i drugiemu dowinę. Być może
zrobię układ pomiarowy dla prądu na tych właśnie tutaj miliamperomierzach. One akurat nie potrzebują bocznikowania. Druga wersja to paszpul z wykorzystaniem lamp PCL86 i przedwzmacniaczu PCF82, albo tutaj ta alternatywa i transformatory, może do poprawki, bo te były do EL84, nie zupełnie mi pasują do tych PCL-ek, więc przewinę je, to tam nie ma problemu akurat z tym. I co jeszcze? Być może dławiki z tego tutaj radzieckiego ustrojstwa, które leży bardzo długo u mnie. Jeszcze jak nie było selekcji, ktoś wystawił rubina pod blokiem. Akurat przechodziłem w pobliżu, rubina zabrałem, zutylizowałem co trzeba. Także mam jeszcze transformator do wykorzystania i dwa dwojki. Dobrze. To tak tytułem wstępu. Nie wiem, w jakiej konfiguracji będę robił ten wzmacniacz. Wiem na pewno, że SE na EL84 i paszpul na PCL86. Mógłbym wykorzystać ECL86, ale tutaj jest ciekawe wyzwanie. Dobrze, także zamykam pudełko z moimi lampami. Nie wiem, czy jeszcze nie będę robił wskaźników, czy tam wyjścia słuchawkowego. Na razie jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Jeżeli chodzi o prezent od widza, kilka lamp będę mógł wykorzystać. W głównej mierze są to lampy telewizyjne, dlatego dominują wszystkie rzeżone szeregowo. W większości dominują rzeżone szeregowo. Rzadko tutaj mogę w tym prezencie natrafić na lampę rzeżoną równolegle. Ale być może coś mi się uda z tych lamp zrobić. O ile będą sprawne, bo muszę je przemierzyć. Widać, niektóre są używane, niektóre są na przykład ta w stanie dosyć mocno tragicznym. Ale myślę, że kilka lat będzie można wykorzystać. Bo zamierzam zrobić też jeszcze jakiś malutki wzmacniaczek, taki do bliskiego, do pola bliskiego odsłuchu. Być może właśnie 2-watowy. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tych elementów. W każdym razie cel i założenia na przyszłe filmy już mamy. Musimy przejść teraz do jeszcze kwestii teoretycznych, po czym w następnych odcinkach zajmiemy się transformatorami, zasilaniem, regulatorem barwy dźwięku i innymi podobnymi zagadnieniami. Już za pomocą oscyloskopu i generatora. Kwestia obudowy to po prostu wykorzystanie jakiegoś starego ustrojstwa, tutaj akurat pulpit sterujący, i to będzie dla wzmacniacza SE. Natomiast do paszpula muszę się zastanowić, co tutaj zrobić, co wykorzystać. Kończy mnie, żeby do paszpula użyć obudowy po starym wzmacniaczu Foniki 700F, ale to obudowa jest brzydka, więc zastanowię się jeszcze. Na koniec chciałem skupić się na szczegółach regulatora barwy dźwięku. Tutaj zamieszczam schemat układu z wykorzystaniem pentody. Chciałbym zaznaczyć, że jest to klasyczny do bólu pasywny regulator barwy, więc jest podobny do stosowany w innych układach. Zobaczmy po kolei, jak to działa. Należy zauważyć, że tutaj widoczny jest tylko jeden kanał, chociaż oba kanały dzielą się niektórymi elementami zasilania. Jest to R1, R2, C1, C2, C3, C4. Układ regulacji tonu jest zawarty w strukturze od kondensatora C11 do C15, rezystorze R12 do R15 oraz lampie pierwszej i lampie drugiej. Jest to podobny układ do dwóch lamp Mullarda. Regulator barwy dźwięku jest pasywny i nie działa aktywnie, muszą więc być użyte potencjometry o logarytmicznej charakterystyce. Również stosunek wartości rezystancji do pojemności wysokich i niskich tonów wynosi 10 do 1. Poszczegóły odsyłam do stosownego odcinka na moim kanale. Znajdziecie go na playliście Wzmacniacz lampowy. Jeśli obwód korekcji dźwięku jest integrowany z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, podczas zmiany barwy dźwięku następuje liniowe zwiększenie lub zmniejszenie wysokości tonu wysokiego lub niskiego. Ponieważ tutaj nie ma sprzężenia zwrotnego w obwodzie wzmocnienia, należy stosować potencjometry o logarytmicznej charakterystyce, aby uzyskać odpowiednią zmianę wzmocnienia lub odcięcia.
Jeśli suwaki obu potencjometrów znajdują się w położeniu centralnym, opory części bocznych po lewej i po prawej stronie suwaka są w stosunku 1 do 4. Jeśli suwak potencjometru przesunie się zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca, sygnał wzrasta w przybliżeniu 4 razy, co odpowiada 12 dB. Jeśli obrót nastąpi w przeciwnym kierunku, tłumienie następuje w przybliżeniu o taką samą wielkość. Impedancje kondensatorów C11, C12, C13 określają maksymalną wartość wysokich tonów, a rezystory R13 i R14 niskich tonów. C11 i C12 mają łączną pojemność 820 pF, co stanowi 10% wartości C13. R14 i R13 mają tę samą proporcję. Wadą stosowania potencjometrów z logarytmiczną charakterystyką jest to, że dokładność ich ścieżki oporowej jest mniejsza niż w przypadku potencjometrów z charakterystyką liniową. Może to doprowadzić do różnic w każdej z sekcji potencjometrów stereo. Z tego powodu regulator musi być obracany w szerszym środkowym obszarze ścieżki oporowej po to, żeby uzyskać płaską charakterystykę częstotliwości. R15 stanowi dodatkowe wzmocnienie wysokich częstotliwości, żeby skompensować straty wywołane impedancją obwodu korekcyjnego. Rezystor mostkuje górną część potencjometru pierwszego i nieco przesuwa środkowy punkt położenia potencjometru. Jeśli w praktyce okaże się, że nie jest to potrzebne, to opornik można usunąć. Gdy ustawimy regulatory potencjometrów na środkową pozycję, to odpowiedź częstotliwościowa stanowi linię prostą i spada o około 2 dB przy 100 kHz. Pojemnościowa impedancja wejścia wpływa na wzmacniacz w zakresie wysokiej częstotliwości jako znaczne obciążenie, ponieważ wówczas opory kondensatorów są jak najniższe. W przeciwieństwie do projektu Mullarda zastosowałem lampę o znacznie lepszej charakterystyce szerokopasmowej, mianowicie triodę z pentodą typu ECF82. Tutaj użyłem pentody jako wzmacniacz sterujący obwód korekcji dźwięku, a triodę jako wzmacniacz liniowy w postaci wtórnika katodowego. Bufor wyjściowy. ECF82 jest doskonałym połączeniem pentody o wysokim prądzie szerokopasmowym i triody, która może dostarczyć nawet wyższy prąd. W module sterowania dźwiękiem pentoda, czyli lampa L1A, zapewnia wzmocnienie o wartości około 29 dB. Podnosi poziom wejściowy do wartości, która jest wystarczająca do obsługi pętli korekcyjnej dźwięku. Opornik anodowy 15 kOhm, czyli R4, umożliwia prąd 6 mA. Napięcie na siatce ekranującej zostało zdławione do wartości około 100 V w porównaniu z napięciem anody. Ja wspominałem o tym chyba w filmie o lampach ekranowanych, że w układach małej częstotliwości w stopniach wejściowych właśnie się w taki sposób robi. Umożliwia to osiągnięcie większego wzmocnienia. Rezystor R6 nie jest odsprzęganym kondensatorem i dlatego na tym rezystorze katodowym mamy małe sprzężenie zwrotne. Wzmocnienie pentody ogranicza dopuszczalny poziom sygnału wejściowego do około 3 V. Zniekształcenia spowodowane przesterowaniem będą słyszalne dopiero przy około 4 V, przynajmniej teoretycznie. Sygnał wyjściowy obwodu sterowania dźwiękiem dla lewego i prawego kanału podawany jest do podwójnego potencjometru P3, który działa jako regulator balansu. Jego ścieżki oporowe są połączone przeciwnie, czyli tak na krzyż. Pozwala to zwiększyć lub zmniejszyć poziom obu kanałów, gdy obraca się nim w prawo lub w lewo. R11 służy do ograniczenia nagłego wzrostu sygnału, także jeden kanał nie staje się głośniejszy od drugiego. Mogłoby to doprowadzić do przesterowania kolejnych stopni wzmacniacza. Dodatkowo rezystory te kompensują część utraty sygnału 6 dB powodowaną przez regulację balansu w położeniu środkowym. Jak widzicie, balans w położeniu środkowym będzie dzielnikiem napięcia, no i mamy jakąś stratę tutaj. P3 ma wartość 1 MΩ, a zatem bardzo mało obciąża obwód korekcji dźwięku. Jak wiecie, pasywne układy filtrów nie lubią za bardzo przepływającego prądu, są sterowane napięciem. Na suwaku potencjometru P3 ogólne wzmocnienie wynosi 6 dB przy liniowej charakterystyce korektora barwy dźwięku. Wysoka impedancja wyjściowa w tym punkcie uniemożliwia podłączenie długich przewodów ekranowanych albo dodatkowej oporności, która będzie obciążeniem. Dlatego też do układu dodałem wtórnik katodowy na lampie L1B, który może wysterować kolejne stopnie. Polaryzacja katody dokonana jest przez szeregowe połączenie rezystorów R9 i R10. Większy spadek napięcia występuje na R10 i pozwala na znaczne wahania napięcia sygnału, gdy prąd anody wynosi 10 mA.
Napięcie polaryzacji siatki 2 V ustala rezystor R9. Punkt ten połączony jest z siatką sterującą przez rezystor R8. Zarówno pentoda, jak i trioda lampy ECF82 mają ustalone wysokie prądy anodowe, żeby działały w liniowym zakresie swojej charakterystyki. Impedancja wejściowa stopnia bufora nie zależy tylko od wartości R8, lecz jest znacznie większa w obwodzie ze względu na charakterystykę obwodu katodowego. Zainteresowanych, dlaczego tak jest, odsyłam do filmu o wtórniku katodowym. Zamiast 680 kOhmów uzyskano tutaj teoretyczną impedancję 10 megaohmów, więc kondensator sprzęgający C10 ma małą wartość. Sygnał wyjściowy jest przesyłany przez C6, to jest kondensator elektrolityczny wysokiego napięcia. Ze względu na napięcie panujące na katodzie, jego wartość powinna wynosić około 160 V. Ogólnie rzecz biorąc, elektrolityczne kondensatory tego typu nieszczególnie nadają się do pracy w układach małej częstotliwości, ale w tym wypadku wymagana jest duża wartość pojemności w celu zapewnienia liniowej odpowiedzi częstotliwościowej w dół, czyli dla zakresu basów, nawet przy stosunkowo małej rezystancji obciążenia. Dodatkowy C7 jest odpowiedzialny za wysokie częstotliwości. Alternatywnie można wymienić oba równoległe kondensatory na dobre kondensatory foliowe, ale te mają niestety duże rozmiary. R7 połączone szeregowo z C10 i pojemnością siatki sterującej triody działa jak filtr dolnoprzepustowy. Ogranicza on pasmo wzmacniacza liniowego, tutaj w tym przypadku wtórnika katodowego. Nie należy go pomijać, ponieważ trioda w przeciwnym wypadku działałaby w układzie wspólnej siatki, gdy tylko regulator balansu znalazłby się w pozycji na minimum dla danego kanału. W tej sytuacji układ może zadziałać jako generator szumu wysokiej częstotliwości. Widmo tego szumu rozciągałoby się do zakresu UKF. R7 zapobiega wzbudzaniu się układu. Do regulacji głośności mamy potencjometr stereofoniczny. Jest to potencjometr P4. Ma on logarytmiczną charakterystykę i wartość 10 kOhmów. Jest to dostatecznie niska wartość, żeby wysterować stopień mocy, dzięki czemu nie występuje strata jakości. Nie mamy też generowanych wysokich szumów na moduł wzmacniacza mocy. Wzmocnienie całego modułu wynosi tutaj około 6 dB, więc jeżeli ktoś chce omijać regulację barwy dźwięku, musi zastosować tłumik sygnału 18 dB. Chodzi mi o klawisz Pure Direct albo regulacja barwy dźwięku. Cały ten układ jest jasny dla każdego, kto już obejrzał wcześniejsze moje filmy. Nie odkryłem tutaj niczego nowego. W jednym z następnych odcinków zajmę się uruchomieniem jednego kanału w celach pomiarowych. Sprawdzimy, czy wyliczenia teoretyczne pokrywają się chociażby z 20% dokładnością. Do tego układu tutaj można dorobić selektor wejść na klasycznym obrotowym przełączniku, który zasila nam cewki przekaźników 6 V. Można to zrobić na isostatach. Można to zrobić także na układzie elektronicznym, który będzie sterowany pilotem. Do sterowania przełącznikiem wejść albo potencjometrem głośności można wykorzystać jakiś układ zbudowany na Arduino czy innym układzie programowalnym. W każdym razie widz ma tutaj pole do popisu. Ja pozostaję przy konstrukcji vintage, sterowanej tylko i wyłącznie z panelu przedniego. Układ można zamontować na pająku albo na płytce drukowanej. Przy okazji proszę korzystać z przedstawionego w filmie układu tylko dla własnych celów i hobby, a nie do celów zarobkowych. Przedstawiam Wam ten projekt tylko w celach hobbystycznych. Tak naprawdę nie wiem, kiedy zajmiemy się prototypem. Wymaga to ode mnie zgromadzenia części pasywnych, transformatorów, montażu prototypu, który jeszcze nie będzie właściwym przezmacniaczem. Muszę kupić lampy. Same lampy na przezmacniacz tutaj to może być 100 zł nawet. Do tego końcówka mocy 100 zł i jedna ECC83 z 40 zł. No już mamy pewną sumę. Dodatkowo potrzebuję do tego SE transformator głośnikowy razy 2, potrzebuje transformator zasilający kilka kondensatorów i wyjdzie mi z 1000 zł. A propos przezmacniacza. Ten układ, który zobaczyliście, można wykorzystać jako osobny moduł do sterowania dowolną końcówką mocy. Warto wbudować do wnętrza stereofoniczny przezmacniacz RIAA i selektor wejść, o którym mówiłem. Można także do jednego z wejść podłączyć moduł Bluetooth, który kupicie sobie na jakiejś aukcji. Gotowy moduł Bluetooth. Układ ten nie nadaje się bezpośrednio do sterowania lampą mocy. Trzeba tutaj jeszcze dołożyć stopień oporowy. Zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość. Mam nadzieję, że doświadczenia z lampami się powiodą i będzie można zbudować oba wzmacniacze. Ten w paszpulu i ten bez E. I na koniec słowo o materiałach źródłowych. W tym filmie korzystałem z tych samych książek,
i publikacji oraz stron internetowych, z których korzystałem w poprzednich filmach o wzmacniaczach lampowych. Zapraszam naprawdę do obejrzenia wszystkich odcinków, spróbowanie policzenia na własną rękę odpowiednich układów i prób warsztatowych. Następny odcinek prawdopodobnie będzie w formie pracowni elektronicznej znanej z technikum. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego razu.